Zastanawiam się, czy ostatnie decyzje były słuszne. Zobaczmy, jak sobie poradzisz. Ja też się zastanawiam, czy były słuszne, ale chyba tak. Coś jest nie tak z moim oprogramowaniem. Powinnam się zresetować. No może się nie resetuj. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Galek z tej strony. No i zapraszam was do kontynuacji. Tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, nie uczynili, zachęcam do subskrybowania, lajkowania oraz komentowania. Spotkaj się z Karlem. No właśnie. Przypominam, że Karl to jest no, ten właściciel Markusa, u którego on pracował. Alarm wyłączony. Witaj w domu, Markus. Zobaczmy, co się u niego zmieniło. Czyli Leo żyje. Hej, wiesz, tak sobie myślę, że może wpadłbym do ciebie jutro, jak się zgodzisz. Ja chcę ci powiedzieć, że jestem dumny z takiego ojca. Okej. Tutaj ptaszek, ale to chyba... No nie, nieprawdziwy ptaszek. O, tu mi się coś otwiera, zobaczmy. No, gdzie jest Karl? Nie możemy tutaj przejść w lewą stronę? Możemy. Karla nie ma. Może w kuchni? Nie, do kuchni nie możemy się dostać. Ale być może, słuchajcie, Karl jest w swojej pracowni. Tam na wprost była jego pracownia, tak przypomnę. Dla tych, którzy nie widzieli poprzednich odcinków, a jakżeście nie widzieli, to zachęcam do obejrzenia. Dobrze, dobrze. Tutaj też nie ma? Dziwne. Może już śpi? Bo tu już w sumie robi się ciemno powoli. Pianino? Fortepian w zasadzie, nie pianino, zaraz. Uda nam się zagrać na tym fortepianie. Coś nie bardzo można chyba. Szkoda. Zaraz. No chyba musimy stąd wyjść, bo tutaj już nic nie będziemy w stanie zrobić. I przejdziemy, słuchajcie, schodami tymi tutaj do góry. O właśnie. Kim jesteś? Jak tu wszedłeś? Chcę się zobaczyć z Karlem. Nie przyjmuję gości. Lepiej już sobie idź. Inny android. Proszę. Muszę go zobaczyć. Jest bardzo słaby.
raczej nie będzie w stanie rozmawiać. Miałem nadzieję, że przyjdziesz. Tęskniłem za tobą, Karl. Nawet nie wiesz, jak bardzo. Co się dzieje, Markus? Co ty odpowiedzieć? Pogubiłem się, Karl. Cały świat rozpada się na moich oczach. Naprawdę się starałem. Szukałem odpowiedzi, a zamiast nich znalazłem jeszcze więcej pytań i wątpliwości. Światem rządzi głównie strach, Markus. Przed innymi, przed przyszłością. Jest jak ja, zbyt stary. Pora to zakończyć. Co mam teraz zrobić? Karl, mordują moich braci. Nie chciałbym odpowiadać przemocą na przemoc, ale powiedz, jaki dają mi wybór? Życie polega na ciągłym wybieraniu pomiędzy miłością i pogardą, między wyciąganiem ręki i zaciskaniem pięści. Nie mam dla ciebie gotowych rozwiązań, Markus. Musisz zaakceptować świat takim, jaki jest. Albo walczyć, by go zmienić. Jesteś dla mnie jak syn, Markus. Nasza krew ma wprawdzie inny kolor, ale wiem, że nasza więź przetrwa wszystko. Kiedy świat pogrąża się w ciemności, tylko niektórzy mają odwagę to zmienić. Jesteś jednym z nich. Staw czoło złu, ale nie pozwól mu się pochłonąć. To chyba jakiś kościół. Myślałem, że przy nas będziecie bezpieczne. Myliłem się. Musicie opuścić miasto, póki się da. Zabranie stąd Alice jest najważniejsze. Złapiemy ostatni autobus. Może uda nam się przekroczyć granicę. Markus. Uratuj nas wszystkich. No cóż, Connor jest jednym z nich, więc no tutaj... Ludziom udało się namierzyć Jerycho.
A. Byłem głupi. Wykorzystali mnie. Przepraszam, Markus. Zrozumiem, jeśli mi nie zaufasz. Jesteś jednym z nas. Twoje miejsce jest przy nas. W fabryce Cyberlife są tysiące androidów. Jeśli je przebudzimy, dołączą do nas i zapewnią nam przewagę. Connor, przecież nie dostaniesz się do wieży Cyberlife. To by było samobójstwo. Ufają mi. Więc mnie wpuszczą. Jeśli ktokolwiek ma szansę tam przeniknąć, to ja. Zabiją cię, jak tam pójdziesz. To bardzo możliwe. Ale statystyka daje mi niezerową szansę, że zdarzy mi się coś nieprawdopodobnego. Bądź ostrożny. No właśnie. To jest jakaś szansa. Gdyby nie ty, byłoby po mnie. Dzięki tobie może zobaczę, jak odzyskujemy wolność. Nie zawsze się ze sobą zgadzamy, ale wiem, że walczymy o tę samą sprawę. Cokolwiek zdecydujesz, jestem z tobą, Markus. Tutaj jeszcze z kimś chyba mamy porozmawiać. Podobno nie chcą ryzykować z defektami, więc wyłapują naszych i zsyłają ich do centrum zwrotów, do utylizacji. Za kilka godzin zostaniemy już tylko my. Wojsko zbudowało 5 obozów na terenie Detroit. W całym kraju budują ich coraz więcej. Szykują się do eksterminacji. Ilu naszych przetrwało atak? Kilkuset? Może więcej, licząc tych, co chowają się w mieście. Gdybyś nie odpalił bomby, wszyscy byśmy zginęli. Za kilka godzin będzie po wszystkim. Albo zmienimy ten świat, albo zostaniemy zniszczeni. Musisz dokonać wyboru, Markus. Ale cokolwiek zdecydujesz, będziemy z tobą. Kocham cię, Markus. Wszyscy na ciebie liczą, Markus. Tylko ty możesz nas poprowadzić. Gdziekolwiek się udasz,
Jesteśmy z tobą. No okej. Z tego miejsca. Ludzie postanowili, że nas wymordują. Nasi bracia czekają w tej chwili w obozach na unicestwienie. Najwyższy czas dokonać wyboru, który może nawet zdecydować o losie naszych braci. Demonstracje spokojnie maszerują w kierunku obozów, by wywrzeć presję na władzach. Dwa rewolucja. Przepuść atak na obozy, by uwolnić androidy. Może spróbujmy tej pokojowej wersji demonstracji. Dobrze wiem. Wiem, że kipicie gniewem. Wiem, że pragniecie odwetu. Ale zapewniam, że przemoc nie jest tu rozwiązaniem. Dlatego spokojnie powiemy im, że żądamy równości. Jeśli mają choć trochę godności, posłuchają. A jak nie, inni zajmą nasze miejsca i będą walczyć dalej. Jesteście gotowi pójść za mną? Markus postanowił protestować dla swoich braci. Okej. Dziś o godzinie 6 ustanowiono w kraju godzinę policyjną. Ruch cywilów będzie podlegał ścisłej kontroli. Zawiesza się prawo do zgromadzeń. Komunikacja elektroniczna podlega ograniczeniom, a agencje bezpieczeństwa mają zwiększony zakres kompetencji. Ponadto posiadacze androidów są zobowiązani natychmiast przekazać swoje maszyny w ręce władz. Na terenie większych miast powstały prowizoryczne obozy, w których androidy będą eliminowane. Proszę więc całą ludność cywilną o ścisłą współpracę z władzami. Miejcie świadomość, że dołożymy wszelkich możliwych starań, by zadbać o bezpieczeństwo naszego kraju. Proszę! Pani prezydent! Pani prezydent! Czy udało się pojmać przywódcę defektu? Defekt imieniem Markus ciągle pozostaje na wolności, ale wkrótce zostanie namierzony i wyeliminowany. O kurczę. Pani prezydent! Czy to prawda, że androidy mogą się włamywać do systemów IT w elektrowniach jądrowych i bazach wojskowych? Wyeliminowaliśmy wszystkie androidy pracujące w takich miejscach i w miarę możliwości zawiesiliśmy funkcjonowanie systemów IT. Sytuacja jest pod kontrolą. Pani prezydent! Pani prezydent, zgłoszono zaginięcie transportu kobaltu medycznego. Krążą plotki, że okradziono także składy broni. Czy może je pani potwierdzić? W tej chwili nie dysponuję takimi informacjami. Pani prezydent! Pani prezydent! Proszę! Pani prezydent! Społeczeństwo wydaje się coraz bardziej przychylnie nastawione do defektów, zwłaszcza od kiedy zaprezentowały pokojową postawę. Co pani o tym nam powie? Opinia publiczna to jedno, bezpieczeństwo kraju to inna sprawa. Defekty są niebezpieczne, a naszym najwyższym priorytetem jest ochrona bezpieczeństwa Amerykanów. Dziękuję. To na razie wszystko. Czyli tutaj dojeżdżamy chyba do granicy. Kara i Alice. A nie. To model 313-248-317. Oczekują mnie. Zakończono identyfikację.
Czyli okay. Tutaj Connor działa. Zapraszam. Fajna brama. Ale wieża. To jest monstrum. Za mną. Pójdziemy razem. Dzięki, ale wiem, gdzie iść. Wierzę, ale mam rozkazy. Ogląda się, czy idziemy za nim. Poziom 31. Zweryfikowano głos. Przyznano dostęp. Użyj panelu. Ej, nie dotykaj. Co my możemy zrobić? Włączona kamera. Dobra, hakujemy. Dobra, skakowana. Co tu możemy więcej zrobić? Ojejku, coraz mniej czasu jest. A tu nic, nie mamy żadnych podpowiedzi. Ojejku, co ja mam zrobić? Oj. Nie udało się? Łowca defektów sam stał się defektem. Żałosny, Connor. Myślałeś, że pozwolimy ci naruszyć integralność naszych androidów? Zdradziłeś moje zaufanie. Zostaniesz wyeliminowany. No nie! No nie wierzę. O kurczę. Ostatni autobus jest za 20 minut. Mamy mało czasu. Musimy się śpieszyć. Ojejku. Co się dzieje? Tak mi zimno.
Ustaw YK500, wrażliwość na ciepło zimne aktywowana. Nie wiem, no kurczę. Może wyłącz? Skoro ona też jest androidem. Powinno być lepiej. Już w końcu. Dzięki. Myślałem, że to jest faktycznie dziecko, ale to się okazuje, że no niestety nie. Czyli ten Todd kupił sobie i dziecko androida. Ale numer. Tam tak nie do końca było jasno powiedziane. Tu mam jakąś broń na śniegu? Ale po co nam ta broń? Nie ma na co patrzeć. Proszę, nie rób mi krzywdy! Chodźmy na kolana! Co teraz zrobimy? Musimy iść dalej, jeśli chcemy wyjechać. Nie oddalaj się. Przemkniemy obok i nawet się nie połapią. Uda nam się, Alice. Obiecuję ci to. Wypuść mnie! Nic nie zrobiłem! Mówię, stójmy! Dużo ich tam jeszcze? Twoi zdanie są jak szczury. Szukaj, a znajdziesz cały stan. To byśmy nie musieli zostać na noc. Ci jaja mi odmarzają. Miną tygodnie, zanim oczyścimy to miasto. Mówię ci, to dopiero początek haluzy. Dobra. Broi się tu od żołnierzy. Musimy uważać. Ale ryzyko maleje tutaj. Niskie ryzyko, dobra. No już, właśnie. Pomożemy im. Wszędzie są żołnierze. Nie możemy ich zostawić. Oni ich zabiją. No my mamy pistolet. Uratujmy. Okej, chodźmy. Ej, ty tam. To pomyłka. Jestem człowiekiem. Właśnie wracam do domu. Żona na mnie czeka. Mamy dzisiaj swoją... Mamy sprawdzać wszystkich cywilów. Nie. Nie, proszę! O kurczę, zastrzelili. Znajdź broń. Zjebane maszyny. Tu mamy cegłę. Ocaliłaś nas. Jak mamy ci dziękować? Gdzie dziewczynka? Spokojnie, schowała się. Idźcie, zanim was znajdą. Dobra. Lecimy dalej.
No, udało się. Punkt kontrolny. Mamy paszporty, więc powinno w sumie pójść gładko. Nie ma innej drogi? Jak pójdziemy naokoło, autobus może uciec. Może lepiej nie ryzykować. No nie wiem. Dobra. Spróbujmy. Choćby nie wiem co, nie panikuj, okej? Będzie dobrze. Dowód poproszę. Wiecie o godzinie policyjnej? Cywilom nie wolno wychodzić bez absolutnej konieczności. Gdzie idziecie? Chcemy pojechać autobusem za granicę. Zabrać stąd moją córeczkę, póki wszystko się nie uspokoi. Dobrze się czujesz, mała? Cała drży. Coś nie tak? No, strach. Nie jest przyzwyczajona do widoku żołnierzy. Cała ta sytuacja bardzo ją stresuje. Pani wybaczy, ale jesteśmy ostrożni. Kręci się tu pełno defektów, ludzie się trochę niepokoją. Wracajcie lepiej do domu. Dziękuję. Okej, udało się. Ej, zaczekajcie! O! Upuściłaś. Dziękuję. Nie ma za co. No i udało się. Nadajemy na żywo z miasta Detroit, gdzie tysiące androidów maszerują przez ulicę w tej właśnie chwili. Przywódca defektów, który nosi imię Markus, idzie na czele pochodu. Coś się dzieje w Detroit, pani prezydent. Jesteśmy. Oto chwila prawdy. Poddajcie się natychmiast, albo zaczniemy strzelać. Czekaj! Nie chcemy z wami walczyć. Jesteśmy nastawieni pokojowo. Powtarzam, poddajcie się, albo otworzymy ogień. Teraz nie ma już odwrotu. Jesteśmy tu, by żądać natychmiastowego uwolnienia wszystkich androidów osadzonych w obozach na terenie kraju. Nie odejdziemy, póki nasi bracia nie będą wolni.
Naprawdę otworzycie ogień do bezbronnych demonstrantów? Aha, czyli jesteśmy przy Alice i przy Karze. Jest i terminal. Dobra. Udało się, Alice, jesteśmy. Ostatni autobus do granicy jest pełny. Wstęp tylko dla pasażerów z biletami. Kolejne odjazdy zostały wstrzymane do odwołania. Nie mamy biletów, nie wpuszczą nas. No to mamy problem. Co my teraz zrobimy? Znajdź bilety, fajnie. Coś tu gra nam podpowie? Czy gdzie tam? Jak tu bilety niby znaleźć? Dzwoniłem do mamy. Zbierajmy się, bo bus nam odjedzie. Masz bilety, nie? Tak, skarbie, w torbie. Super, no to chodźmy. O, wypadł im bilet, patrzcie. Tylko, że to dla osoby dorosłej. Mogłaś ich zgubić. Dobrze przejrzałaś torbę? Miałam je w torbie. Koperta musiała wypaść. Przepraszam, nie rzuciła ci się w oczy niebieska koperta? Były w niej nasze bilety i... No właśnie. Nieważne. Nie, no musimy oddać. Leżało na ziemi. Dzięki, dzięki. Dziękuję, serio. Ratujesz nam życie. Przykro mi, Alice. Niepotrzebnie. Postąpiłaś właściwie. Znajdziemy inny sposób. Kontrola! Tylko jaki? Proszę się nie ruszać. Moja córeczka, to ty! Ty porwałaś moją córkę! O nie! Ochrona! Tutaj! No nie. Uwolnijmy się. No puszczaj mnie, Todd! Przekonajmy może? Ty byś ją wtedy zabił. Ja tylko chciałam ją uchronić. Nie rób tego, Todd. Zabiją nas, jeśli nas wydasz. Dokładnie. Słucham, jakieś problemy? To androidy. No nie! Na kolana!
O kurczę. No słabo to wyszło, ojejku. Szkoda, że nie można powtórzyć takiej akcji i jakiejś innej decyzji podjąć na przykład. Musimy dokończyć barykadę, dalej, pomóżcie. Wzmocnij barykadę. Mamy to, o co prosiłeś. Tam są jacyś dziennikarze. Musimy im jakoś pokazać, co się tu dzieje. Bezczynnie stać, gdy zabijają naszych. Rozumiesz to, prawda? Może nie powinniśmy żądać wolności. Gdybyśmy siedzieli cicho, nic by się nie stało.
Zatrzymamy ich na długo, ale to chyba lepsze niż nic. Właśnie zajmują pozycję. W razie ataku nikt nie przeżyje. Ilu z nas musi jeszcze umrzeć? Czy jakikolwiek cel jest wart tego, by zginąć? Jesteś nadzieją naszego ludu. Ja ci ufam. Wszyscy ci ufamy. Cokolwiek się teraz zdarzy, zmieniamy bieg historii. Jeszcze musimy. Markus! Markus, chodź zobacz! Markus! Chcę porozmawiać, Markus! No chodź! Masz moje słowo. Nic ci nie zrobię. Nie idź tam. To pułapka. Chcą cię zwabić na otwarty teren. Nie idź tam, Markus. Nie mam broni, Markus. Chcę tylko pogadać. No zgódźmy się. Muszę wysłuchać, co ma do powiedzenia. A jeśli cię zabiją? Będę musiał zaryzykować. Już za chwilę żołnierze zaczną atak. Nie przeżyjecie tego. Będzie po wszystkim. Możesz tego uniknąć. Co masz na myśli? Poddajcie się. Poddajcie się, a daję słowo. Oszczędzimy was. Aresztujemy was. Ale nikt z was nie zginie. Co się stało z demonstrantami w innych obozach? Na ich nieszczęście, w pobliżu nie było akurat żadnych dziennikarzy. To koniec. Zostaliście już tylko wy. Nie obawiam się śmierci. Jeśli będę musiał zginąć za to, w co wierzę, to znaczy, że moje życie miało sens. Ta androidka... Zdaje się, że jest ci bardzo bliska. Chyba nie chcesz jej śmierci, prawda? A wiesz, moglibyście być wolni. Moglibyście o wszystkim zapomnieć i zacząć nowe życie gdzie indziej, tylko we dwoje. Jej życie jest w twoich rękach. Wystarczy słowo, a będzie wolna. Już wolę tu zginąć, niż zdradzić swoich braci. Cóż, podpisałeś na siebie wyrok. Co powiedział?
Za chwilę ludzie przypuszczą na nas atak. A my im pokażemy, że się ich nie boimy. Jeśli mamy dziś zginąć, przynajmniej będziemy wolni. Przerywamy blok informacyjny, by przekazać najnowsze doniesienia z Detroit. Joss? Tak, Michael. Przed chwilą żołnierze przypuścili atak na barykadę, mimo że defekty protestowały w pokojowy sposób. Najprawdopodobniej zadecydowały, by położyć kres demonstracjom defektów z użyciem siły. Nos! Do studia. Chwila, chwila! Coś się chyba dzieje. Hold on just a little while longer. Hold on just a little while longer. Hold on just a little while longer. Everything will be all right. Everything will be all right. Fight on. Just a little while longer. Fight on. Just a little while longer. Pray on. Just a little while longer. Nie wierzę. Defekty. Defekty coś śpiewają. Everything will be alright. Sing on just a little while longer. Sing on just a little while longer. Sing on just a little while longer. Everything will be all right. Everything will be
Każ im się wycofać. Zdaje się, że... Tak, wojsko naprawdę się wycofuje. Nagrania defektów stawiających czoła śmierci z pieśnią na ustach obiegły cały świat. Czy defekty to na pewno tylko wadliwe maszyny? A może są nową formą życia, której nie chcieliśmy zauważyć? Kiedy oglądamy nagrania prezentujące defektów, w których wycelowano broń, możemy jedynie spekulować, czy tylko symulują strach i odwagę i czy naprawdę obce są im emocje. Mówi się, że prezydent Warren osobiście interweniowała, by oszczędzić androidy. Pokojowa demonstracja defektów i godność ich przywódcy, Markusa, sprawiła, że zyskali przychylność części społeczeństwa. W związku z tym postanowiłam na razie wstrzymać rozpoczęty już proces niszczenia androidów aż do odwołania. Poleciłam również Komisji Senatu Stanów Zjednoczonych dokonać oceny faktów, nawiązać kontakt z przedstawicielem defektów i ustalić, czy faktycznie mogą uchodzić za nowe istoty obdarzone inteligencją. Dzisiaj po wielu trudach udało nam się zakończyć długi okres mroku. Od samego zarania naszego istnienia musieliśmy ukrywać się z naszym bólem. Cierpieliśmy w ciszy. Ale nadszedł czas, byśmy podnieśli głowy i powiedzieli ludziom, kim naprawdę jesteśmy. Bo przecież wcale się nie różnimy. Jak oni tworzymy naród. Naród, który zasłużył sobie na to, by cieszyć się wolnością. I tak dzisiaj, właśnie dzisiaj rozpoczyna się najtrudniejsza walka. Moment, w którym musimy zapomnieć o naszym rozgoryczeniu i dawnych krzywdach. Wybaczyć naszym wrogom. Ludzie są naszymi stwórcami, ale i oprawcami. Jednak jutro musimy stać się partnerami. A może nawet przyjaciółmi. Bo czas gniewu dobiegł już końca. Teraz musimy zbudować wspólną przyszłość opartą na tolerancji i szacunku. Żyjemy tak jak oni i jesteśmy tak samo wolni. I w ten oto sposób nasza przygoda dobiegła końca. Jak widać, udało się nam przeprowadzić tę rewolucję w taki czy inny sposób. Androidy uzyskały wolność. Natomiast czy to można było lepiej poprowadzić? No na pewno tak, na pewno można było uratować tych kilku bohaterów w trakcie rozgrywki. Na pewno można było uratować Karę i Alice, no nie udało się tym razem, natomiast gra ma to do siebie, że tak jak już wcześniej wspominałem, można ją przechodzić wielokrotnie, dokonując innych wyborów po drodze. Napiszcie proszę w komentarzach, co wy byście zmienili, może jak inaczej byście tą rozgrywkę poprowadzili. No i kolejny odcinek to będzie taki odcinek bonusowy z dodatkami, które można pobrać po dokończeniu gry, po przejściu całości. Także zapraszam jeszcze na jeden odcinek z bonusami, no i wkrótce na kolejne inne produkcje, które będą pojawiały się na kanale. Oczywiście zachęcam do subskrybowania, lajkowania oraz komentowania. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć!